Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 9. odcinku z Rizena 3 Władcy Tytanów. Możecie trochę teraz zauważyć po moim komentarzu, ale z rana, kurde, miałem taki ociężały głos i kurde, w ogóle taka sprawa, bo jak kurde, zacząłem jakieś wredne komary gryźć po czwartej nad ranem i kurde. No jeszcze są spadki FPS-ów, no dobra, już nie ma aż tak wielkich. Kurde, gryzą mnie te pół godziny. Mówię, kurwa, zasrańce zasrane, kurde, wstaję i już nie śpię. No i od tej pory już nie śpię. Mamy godzinę chyba po 12. Tak. Nie wiem, czemu tak mało osób ogląda tego Rizena trójkę. A to pewnie dlatego, że u innych let's playerów się to chyba lepiej przyjmuje, ale ja też to będę nagrywał i mnie to nie obchodzi, że tak mało osób to ogląda. Dobrze. Ostatnio oddaliśmy tą misję temu kucharzynie. Dostaliśmy zabity exp. Zdążyłem, o których zapomniałem w ogóle założyć. Już jest wszystko spoko. I have no meat to roast. Dobra, nie usmażenia. Jak tam nasze questy w ogóle? Questy. Właśnie, mieliśmy się teraz udać do tego. Tak, to trzeba teraz udać się do samego komendanta. Całego komendanta Sebastiano. Dobra, zajęlibyśmy się tym zadaniem. Bo wiecie, pójdziemy teraz do tego, byli wczoraj dokładnie i po prostu będziemy szukać, czyli jakiegoś rozrysowanego, schematycznego planu, plany tego gubernatora. Się cała straż na mnie rzuci za to, że zabijam im drób jedyny. No a czym się mogą żywić? Kluskami i kurde błotem. No i tyle mają do komendanta. Tak, Sebastiano. No może to jest ten sam gubernator. Dobra. Kurde. Przecina jak wychodzę z ekwipunku. No i to jest wkurzające. I to w cholerę. Dobra. A wbijamy tutaj. Aha, tajna. Też rozumiem. Może go nie będziemy okradać, bo to trochę niekulturalne. No małpki już tym bardziej nie będziemy zabijać, bo ona jest taka słodka, że jej nie warto zabijać. Tak, rozumiem. Przynajmniej nie powinienem wchodzić. No właśnie. Don't do anything stupid. Tylko tutaj szukam tego całego gubernatora. Czyli kurde, to spokojnie okradać. No szujo. No, kurde, na. No nie pozwala mi na nic. No to ja go nie będę okradał. No. What? Yo. Yes. You. Dzień dobry. You work with the pirates. Listen. Don't even try. You are one of them. What do you want? Spy on us? Dobra! Spokój, psie! Just relax, would you? Is that how you talk to a commandant of A the co mnie to Inquisition? obchodzi? Jesteś dla mnie Like you would zgnity never have psem. made it into our ranks. I wonder why. Enough. I'm already. I don't need another one. And if even my own people are turning I against me, dobrze. who can I trust? Możesz swojej kości zaufać, budzie zapchlonej i nie wiem, jeszcze klacie niewygolonej. Temu możesz ufać. No, usually Governor de Fuego is in charge here, but the coward simply bolted. He's not worth it. I have taken over command. And that's all you need to know. Got Więcej rozumiem od ciebie, pałko. Tak, teraz jeszcze jedna kwestia. W czym ci mogę pomóc? How can I help? If you are here to befit a mercenary. What do you want to pay me for? Severin the soldier has deserted. Vasco. And? And deserters will be shot. You should find them both. Dezerterzy. Kurde, człowieku, wiesz co, wolałbym się nimi nie zajmować. Dlatego ci nie pomogę, Fagasie. Inkwizycji nie pomagam.
You got anything? A guardian called Horus has snuck in among us. Find that bastard and tell me where he is so we can execute. Keen on killing him. He's a thief. He came into my house and stole from me. But just you wait till I'm done with you. You'll wish you were... Just find him. Yeah. Yeah. I'll take care of the deserters for you. Kurde. Severin, Vasco. No cóż. A ty, Paolo, to tak patrzyłeś się na mnie przez te 5 minut. Kurde, co? Podobam ci się? Homosem jesteś? Tyle będzie z twojego homosa. Dobra. Okej. Okay. Rzeczy znaleźć. Ale zaraz, najpierw zapiszemy grę. Tak dla dobra decyzji. I teraz tak, dzienniczek. Rzeczy Vasca. Vasca. No, fajnie, że możesz się teleportować. Ja wiesz, że mnie to tak obchodzi. A, to tutaj jest. Aha, dobra, czyli tutaj mamy te rzeczy Vasca. Oddalenie. O, fajnie to wygląda przynajmniej. Dobra, czyli my mamy teraz się kierować w tamtą stronę, dobra. Nie ma Vasca, pomożemy mu? A jeżeli nie będzie miał... Będę wykonywał zadanie dla każdego, byleby tylko... Dobra, tu ostatnio zabiłem tego... całego Niogara, ale czki mnie zabiły i potem no właśnie też można ich ominąć, ale te rzeczy was jak wypada omijać ich. Walczy ze mną. A szybko to padnie, nim się obejrzy to już będzie trupem. Dobra, teraz wasza kolej. Okej, okay, dobra, ten dostał. Pudło. Trzeba uniki robić. Jakie kozaki jesteście? O! O kurde. Ale by mi przesadził combo. O, dobra, to ja mogę go sponiebierać. Ty też zrobił unik. Jebano. O. Już jednemu się chyba zbiera na łeb. O, ale dostał. A raczej dostali. Dobra, on sobie tu będzie sadził te kombosy, które są bez sensu. No właśnie, bo ja i tak już go ciulnąłem za 2 razy. 3, 4. O, dobra, ta uważać. Tak strzelę fajnie. A, fajnie, że pudło. O! Człowieku, człowieku, opanuj się trochę. Trochę na chillouta weź, wiesz? Dobra, tamtego synka. Lol, tak sobie przez chwilę stan. No, zginiesz ty w końcu. O kurde! Ale mi damage zasadził. O, dobra. Tak chcesz się bawić? No to zaraz, kurde, zobaczymy, kto będzie tu srał ze strachu. Ło! Oczywiście spadki FPS-ów też muszą być. Ale zaraz one znikną w sumie. Aha! Dostał headshota. Niech się FPS ogarną lepiej. Bo chcę to dalej nagrywać. No patrzcie, kurde! Niech te spadki się ogarną, sorki za moje krzyki. Ale nie, no to jest wkurzające. Kiedy zamykam ekwipunek. Ty. No patrz go, dobra. No ty kurwo jebana. No ale jak? Nie zapisałem tego, no. Luju, ostatni mnie załatwił na low. Jezu.
Sorki, ale nie, no to już jest naprawdę chore. No i znowu spadki FPS-ów. Kurde, mówiłem już, jak nie w Gothiku, to w Rizenie. Zaraz coś normalnie walnę. O kurde! Jezu, tego nie było jeszcze. No ale jak? Gówniaka, no i zrobił unik. Myśli, że kozak. Poniewierałem. To za karę, żeś mnie zabił, ty szujo. I kara cię spotka godna. Tak, już mam rage. Ty wypij ten rum. No nie, no nie wierzę. Kurde, zginiecie marnie. No kurde, zdechliście. I teraz sejwuj to. Kurde, pierwszy raz mi się zdarzyło, że nie zapisał gry podczas walki. No kuziwa. Ale zdechły te gówniaki srane. Sługi ciemności. Dobra. Trzeba się trochę uspokoić, bo trochę mnie poniosło. Za to sorki. Ale no kurde, no to już była przesada, no. Lekka, a jak nie gorsza. Dobra, zwalaj stąd beczułko. Zniszczona. Co my tu mamy? Aha, mał do ubicia. Dobra, ubite. Nic tam nie ma. Czyli tylko 10 expa. Ale dobra, wbijamy teraz do tego budynku. Najlepiej jeszcze tutaj sprawdzimy. Potem na górze. Szczury. Szczury, małpy. Co mnie obchodzą. Wszystko do wybicia. Te szafki się nie da przeszukać. Taki chuj. A, Defuego nie żyje. A decomposing Defuego. The ex-governor of Takarigua. Murdered. The tip of an Inquisition spear is still sticking out of him. What the fuck happened on this island? O kurde. O, 100 sztuk złota. Kurde, nie. O, skarb na ludziach Takarigi. Fajnie. Dużo tu ciekawych rzeczy się dowiadujemy. Martwy były gubernator. Ostrze Inkwizycji. No, ktoś tu musi być zdrajcą. Pamiętnik rusznikarza. Tego ukradł. Ale się porobiło. No i trzeba filmy. Kurde. Nieciekawe tu rzeczy się dzieją. Co my tu mamy? Kamień teleportu. O, fajnie. Kiedyś się przyda. Dobra, teraz tak, skoro co do questów, mamy już wykonane rzeczy Waska, to teraz jak my mamy tam dotrzeć na mapie? Przydałoby się zmniejszyć. Oho, do samego Waska teraz. Dobra, to chyba najlepiej będzie, jak będziemy w drugą stronę szli, nie? Czyli myśmy chyba tu ubijali już te wszystkie stworzenia. A tak ta droga się robi. Dobra. Teraz już czajmy i wiemy, jak dotrzeć do Wasko. I ogólnie już chyba ogarnąłem nieco Takarigę. Aha, bryłę nefrytu nie dokopałem. A, to można przy okazji to zrobić. Co tam nam szkodzi? Dobra. Pięknie. No, mamy trochę nefrytu. W ogóle nie zauważyłem tego. Tego chyba w sumie też nie zauważyłem. To wszystko wina tego nietoperza, który mnie tak wczoraj pizgał trochę. Tak nie miało być, ale no co miałem zrobić. Dobra. Już niedaleko do Waska. I ciekawe, czy opłaci nam się zabicie go. Zaraz się przekonamy, no. Trzeba tylko zaryzykować odpowiednio. Wtedy będziemy mieli pewność, że być może go zabijemy. Ale zanim to zrobię, to aż mnie kusi tam podejść jeszcze i sprawdzić ten teren. Dobra, z czym my tu mamy do czynienia? Gobliny, dobra. Kroimy mnie zły damage. Ale one też się potrafią bronić. O! Dobra, poszło. O! O ty!
Poszło. Dobra. Coś tu macie, goblinki? O, pistolet skałkowy. O, no właśnie, zobaczymy, ile taki pistolet skałkowy będzie robił. To jest nasz pistolet, a to jest... A, to jest słabszy pistolet skałkowy. To nie, to się nawet nie opłaca. To się nie opłaca go nosić. Teraz tak, tu kuferek. Kolejny zamknięty, to znaczy, że kolejny nowy save. Jakiś schemat. Serca wielkiego łowcy. Ciekawe. Dobra. Para goblinów jeszcze nam krzywdy nie zrobi, ten wielki. Okej, poszło. Lol, co to było? Ty! Nie przesadzasz? Kurde, jaki damage mu skroiłem z tego pistolecika. No, patrz, broni się. No jeszcze raz chyba, nie? Pudło? O ty śmieciu. No ty kurde, mała debilko. Poszło. Zjedz sobie trochę. Znowu pistolet skałkowy, przecież ja się tego będę, kurde, od cholery sprzedawał. Tymi pistoletami skałkowymi. O, naboje, dobrze. Naboje, fajna rzecz. Teraz zrobimy save'a. Okej. Idziemy dalej. Kolejny goblin. No, to widzę, że typowa jaskinia goblinów. Która aż prosi się o wybicie. I czemu nie idziesz? Zbugowałeś się tam? Dobra, jeden padł. A teraz musi drugi paść. No nie pudłuj, debilu. Marnujesz tylko ammo. O, to będzie trochę więcej FPS-ów, bo jesteśmy w mniejszym pomieszczeniu. Poszło. I zdechło. No, chcę przeszukać tego goblina, ale widać chyba nic nie ma. A ten? Kolejny pistolet skałkowy. Kurde, nazbieram się tego gówna i potem na tym zarabiam zazwyczaj. Okej, dobrze. Kolejna jaskinia. I coś wyczuwam, że tu jeszcze się nie kończy. I że ich będzie więcej. Nie, już się skończyło. Ktoś fajnie pozdawiał złotem porost duszy. Ktoś tu ozdabiał dekoracje, takie pierdoły. Ale tu mamy jakieś popiersie tutaj mamy. No, dokładnie. No, na sprzedaż. To jakaś księga. Bitwy minionego stulecia. At the end of the 50-year war, the warriors increasingly shook in their shoes. It spread like a curse and destroyed their marksmanship. And with it, any chance of victory. Merely by imbibing a special brew did they regain their control and determination to fight. The last drops were finally kept safely in the citadel on Kalador. I see. Gorzała celności. Kolejne pewnie takie dodatkowe zadanie, nie? A zobaczymy. Czaj, taka riga. No, dokładnie, że to się zapisało do tego. Nie! No, wiem, że to jest zadanie, cieszę się. Kaladorze, Taranis. Takarigi, dobra. Zwłoki, defek. Ciekawy jestem tylko właśnie, kto zabił tego gubernatora. Tylko mi nie spoilerujcie, naprawdę, bo... Wtedy to mi psuje niespodziankę. A wolę, jak jest niespodzianka, to wtedy więcej frajdy z tego mam. Dobra, wychodzimy stąd. Jak widać, kolejna jaskinia goblinów, która jak się okazała taka słaba dla nas. Moment. Zjedz nieco crackersów, żebyś mi tu się nie zagłodził. Myślałem, że ten most się zawali. Jak przez niego przechodziłem, ale
okiem. No, pomyliłem. No to w sumie dobrze, że się nie zawalił. Dobra, może byś nieco przesprintował, bo chciałbym szybko tam dotrzeć do Waska, oddać mu te rzeczy. Ty kurde, nie strasz mnie. Ty, można tu jeszcze wyżej dotrzeć. Ciekawie jestem, co tam jest. Kurde, miecz wyjmij. Ło! Wiedziałem, że coś się wykluje. Ty kurde! No patrz jaki... Nie za bardzo przesadzamy. Ara, tu padniesz. No patrzysz, jeszcze mu mało. I tyle z niego zostało. Dobra, zejdź sobie na spokojnie. I tam masz mało żarcia. Tu pewnie kolejny kufer. Trzeba nawalnąć nowego save'a. No... Ja potem będę wracał do takich lokacji. I przy okazji, gdy je zapisuję, to zapamiętuję. A, tu już jest pusty kufer, to znaczy, że już go otwierałem. Teraz trzeba nieco zejść. O kurde, trochę będzie bolało. Ale co poradzimy. Tak, żebym się tutaj po prostu dostał dwa odcinki temu. O kurde. Dobra. Sewerynie. Czy jest jeszcze... Sebastiano would like to see you dead. I know. And what do you intend to do? I teraz jest ciężka decyzja, bo to był nasz sojusznik, z którym pokonywaliśmy cienie. Po prostu zdechniesz, skurwysynie. To get you to dig your own grave. You bastard. Now it's you or me. Come on. I'll teach you. Come on. O ty luju. Ty kurde. Czekaj. Jaki koleś jest posrany. Człowieku. Daj mi się przygotować dobrze do tej walki. Ty kurde. Barani łbie. Moment. Moment. Przecież ja nie jestem gotowy nawet. Ale żem teraz trochę zdupił sprawę. Dajcie mi jedzenie, kurde. Środek przeciwbólowy. A w sumie można użyć. Pudło. I zginiesz teraz marnie. Teraz się nie pozbierasz. Ja ci nie daruję tego. Zdechłeś marnie. No, już bym nie chciał zabić, ale popatrzcie, niewiele brakowało, aby ten zdechły ciul mnie zabił, no. Gorąco było, cieplutko. O, rób do picia. No i dobra, i jeden z inkwizycji zdechł. Teraz czas na Waska. Tylko kurde... No i nasza żywność poszła w cholerę. Teraz trzeba się zająć Waskiem. Tylko najpierw trzeba mu misję oddać, żeby nie spieprzyć sprawy. Czyli jeden poszedł w cholerę. Co z tego powodu się cieszę. Bo inkwizycji nienawidzę, gardzę nią. Choć w jedynce niestety tam byłem. Ale w trójce to trzeba będzie wytępić. No nie ma wyjścia. Dobra. Okej, po Sewerynie, ale koleś naprawdę... Przecież ja też mogłem z muszkietu strzelać. Tej, nie, żeby nie popełnić drugiego błędu, to ja wezmę tym razem muszkiet i kurde, koleś zdechnie. No, koleś po prostu zdechnie. Marnie. Marnie z nim będzie. Po prostu... Za tego szurniętego Seweryna Wasko zginie z muszkietu, no. Innego wyboru nie mam dla niego. Po prostu padnie. Czekaj, napij się wody jeszcze. No niech te spadki FPS-ów się ogarną. Nie wiem, dlaczego tak jest. To mnie czasami już naprawdę bardzo irytuje. Dobra. Wasko.
I found your bag. I've got my belongings back again. What about my gold? Oh, yes. Wait. Here somewhere. Yes. Here. I think we are. What do you know about the corpse up at the old watchtower? A corpse? There's corpses all over the place here. Fat fucker, nice clothes. Ring a bell? I guess that was Governor de Fuego. I'm not surprised. Everyone who deals with Commandant Sebastiano dies sooner or later. What do you mean by that? Listen, I don't know anything. Może ty go zabiłeś? Dobra, wiesz co, to nie ma większego znaczenia. Twój koniec tu już się zacznie. Obleśny Żydzie. Sebastiano sends his regards. Oh no. I'm in for it now. Tak, to prawda. It's true. Shit. I'm fucked. I'm going to get you. O ty. Czekaj, a jak strzelić z tego muszkietu? Okej, wróciłem. Ty kurde, blaszaku. Ale ja chcę z muszkietu strzelać. Czy ty czaisz bazę? Ja chcę z muszkietu strzelać. No patrz. Dobra. O ty. No i dobra. Tak zdechniesz. Czekaj. Trochę jedzenia. Ło. You, coward, stop. Dobra. A. I jeszcze raz. O kurde. Oh shit, the fucka. Ty, swoje zwierzątko domowe przyprowadziłeś. Oi, come back, coward. Jeb. Dobra. O kurde. Oh fuck. Ty zmień teraz broń na ten miecz. Prawa ręka, szpada. I trochę muszę sobie zregenerować. Tylko co zjeść najlepiej, żebym nie przesadził. Tylko tak, żeby mi to dało dużo regeneracji, nie? No dobra, tyle mi musi wystarczyć. A teraz muszę się zająć tym jaguarem popieprzonym. Dobra. Era ty patrz. Ło. Okej, okay, dobra. Wasko. O, zgładzony. O, przepis na eliksir złodzieja. Przyda mi się taki przepis. I have no meat to roast. Wypij sobie trochę wody. I teraz idziemy do komendanta. Teraz chcę poinformować go, że misja wypełniona, no. Jednak trzeba było to zrobić. Nie było innego wyjścia. A szczerze mówiąc, nawet może i dobrze zrobiłem, żem zabił tych dwóch dezerterów. No, zdrajcy jak nic, no to dezerterzy musieli być. Najważniejsze, że żadna misja nie przepadła. Czy jakieś misje w ogóle? Wszystko, załoga, dobra, w dupie to mam. Dobra, biegnij już do tej wiochy. Zrobiliśmy co było trzeba w sumie, więc... Może to nawet i dobrze, że się tak stało. Dobra, już jesteśmy niedaleko komendanta. W sumie będzie zadowolony, żem zgładził dezerterów. A jeszcze innego musimy typa znaleźć, tego złodzieja, i też go zgładzić, tylko gdzie on to będzie. Może jeszcze wykonamy tą misję, nie wiem, zobaczymy. Nigdy nic nie wiadomo.
Wolałbym tą całą inkwizycję wyrżnąć, szczerze mówiąc. Ale nie wiem, czy to na razie będzie miało sens i ten pewnie zaraz za mną pójdzie. O kurde. Ale żem teraz błąd zrobił. Czekaj, jest w ogóle jakiś save? Jest jakiś autozapis. Czekaj, spróbuję go wczytać. Tak, wczytaj mi autosave'a. Idzie mnie wczyta, to jest najlepsze. Kurde, ale żem spieprzył sprawę. A, dobra. Jak tutaj koło gubernatora, to jest zajebiście w sumie. Nie, bo tak naprawdę nie chciałem tego robić. Ale fajnie, jest winny, umie walczyć, nie jest z nim źle. Będzie się dziwił, dlaczego ja się tak turlam. Dobra. I hope you know how to behave in someone else's house. There's one more thing. I found Governor De Fuego. And? Where is that fat... the governor? He's dead. He's not the first to be taken by the shadows. I don't think it was the shadows. What makes you say that? The tip of a sword was still stuck in his body. So? A sword is a sword. You're just wasting your time. Severin won't cause you any more problems. That's excellent news. He was unworthy of the rank of commandant anyhow. And bring the issue with Vasco to a close. There's one more... Yes, yes, yes. Vasco is dead. Very good. I hope he paid dearly for his treason. Yeah, muszkietem i paroma rzutkami. I took care of the deserters. Well done. That will serve as a warning to the others. Here's an extra reward for you. No, a dzisiaj będziemy bogatsi po prostu. Ile mamy tam golda? Pisze nam 5 kaf. No, to już jesteśmy nieźle nastawieni. Ze złotem. Make yourself useful. A, jeszcze nam zostało jedno zadanie. Dzienniczek. Sojusz z Inkwizycją. Wolałbym ich pozabijać, tak szczerze mówiąc. Taka riga. Wieści z Puerto Sacarico. Kopanie tyłków. Tak. Zaraz to sprawdzimy wszystko. O, możemy ten skarb poszukać. Jeszcze. To możemy się tym zająć, póki jeszcze mamy czas. Nie, dzisiaj może odcinek będzie podzielony na dwie części, żebym się nie musiał przemęczać. Dobra, to skierujemy się w stronę skarbu, bo skarby to akurat nasz interes główny w tej grze, więc nas nie powinno ani dziwić, ani zastanawiać. Tej, skarb jest tu niedaleko. O, ciekawe. Może jednak gdzieś jest ten skarb. Jak skoczył? Jaki sus? Czekaj, tego szczura ubić muszę, dobra. Nie będzie mi tu przeszkadzał żaden szczur. Ani tym bardziej lądowy. Ten skarb gdzieś tu jest. On musi być albo na górze, albo gdzieś tutaj trzeba iść. O, dobra, coraz bliżej. O kurde. Okej, jestem oczywiście. Mój znajomy ma wyczucie czasu i próbuje mi przeszkodzić, jak tylko się da. Dobra. Aha. No
czekaj. Idziemy tam do skarbu. Dobrze, jest nasz skarb. Okej. Okej, odkopiemy go. Zobaczymy, co za skarby tam są. Rzeczywiście coś mocnego? Aha, kufer ze skarbem. 80 sztuk złota, tak biednie. Złoty talerzyk. Szafir. O. Rubin i samat kolczyka z szafirem. Aha, brakuje nam jeszcze rudy złota. Tej chyba mieliśmy tą rudę złota, nie? Czekaj, to są chyba w łupach. Kurde, mieliśmy te. Noż cholera jasna. I sprzedaliśmy je. A i taki błąd. Czekaj, może on jeszcze będzie miał te rudy złota. To najwyżej kupię. Co mi tam? 5 sztuk. Zamknij się. Masz te rudy złota? Łup. Rudy złota. Tylko 4 sztuki. To chyba tyle miałem w sumie. A dobra, kupuję od ciebie z powrotem. Zarobisz trochę. Tylko tyle miałeś. Czekaj. A, no to teraz spieprzyłem sprawę, bo jeszcze raz muszę je kupić. I dobić targu, dobra. To tak działa, muszę się przyzwyczaić w sumie. Kurde no. Brakuje jeszcze mi trochę złotoustego. Ale może tak w skillach ulepszę złotousty. A dajmy wpływ. Okej. Zatwierdź. I'm not good. Kurde, jeszcze nie. To tak słabo trochę. Jak 40, to tutaj potrzebujemy. No, to byśmy musieli jeszcze, tak nie wiem, trochę poubijać tych stworzeń, żeby uzyskać. Na razie mamy neutralną duszę, 44. I jest niedobrze w sumie, bo żeśmy trochę pomogli inkwizycji. Dobra, wiecie co? Dzisiaj będzie krótszy odcinek. Nie chcę po prostu na siłę się zmuszać więcej. No i dzisiaj po prostu krótszy, taki trochę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Risen 3 Władcy Tytanów. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Z tej strony był Scorpio, kapitan, jak mu się tam nazywa? On ma w ogóle imię ten koleś? Nie wiem, nieważne. Dla mnie to jest, kurde, brudny skurwiel. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo.